Hejo ludziska, witajcie z tej strony Brawly, zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka serii Zagrajmy w Wiedźmina. Otóż muszę was poinformować, że jeden odcinek przepadł. Nie mam kurwa zielonego pojęcia, jak to się stało. Jedynym wytłumaczeniem jest to, że po prostu przez przypadek ten materiał skasowałem. Nie mam zielonego pojęcia, jak to zrobiłem, bo filmik wyrenderowałem, wszystko ładnie, pięknie. Ale chciałem go wrzucić sobie. Ale nie wiedziałem, gdzie on jest. Przeszukałem cały komputer i naprawdę nie mogłem tego materiału znaleźć. No niestety, ludziska, musicie mi za to wybaczyć. Co robiłem w tamtym odcinku? W tamtym odcinku znalazłem kryjówkę salamandry. Był dosyć ciekawy odcinek, bo było dużo walki i dużo się ogólnie działo. No ale niestety, musicie mi wybaczyć. Nie wiem, co się kurwa teraz z tym odcinkiem zrobiłem. To jest dla mnie zagadka wielka. I co zrobiłem w tym odcinku, ludziska? W tym odcinku powiem wam szczerze, że nie mam zielonego pojęcia, co sobie zrobimy. Będziemy improwizować. Dobra. Gdzie tu jest wyjście z tych kanałów? Poczekajcie, gdzie jestem? Wejście do Wiedźmin Klasztorny, właśnie o to mi chodziło. Jak gdzieś miałem się udać? Poczekajcie. Biały kieł, muszę zanieść trofeum łowczemu i odebrać nagrodę, tak? Tak, musimy się jeszcze do burdelu. Piękna i bestia. Lalalala. Co tu jeszcze mamy? Mogę już wejść do wieży. Do jakiej wieży? Ja, co? O co chodzi? Umieściłem wszystkie sefiry, ale już byłem w wieży. Ja pierdzielę. Nie wiem, coś tu się chyba zbugowało, albo naprawdę musimy jeszcze raz wejść do tej wieży. Dobra, w każdym razie wejdziemy i zobaczymy, co tam znajdziemy. Podobno w pobliżu gdzieś się kręci Kalkstein. Ha, kurde, moje pićku się skończyło. Jest mi bardzo smutno z tego powodu. Dobra, zrobimy takie błahostki w tym odcinku. Mianowicie na początku pójdziemy odebrać naszą nagrodę u łowczego. Aby oddać mu, musimy oddać trofeum pewnego wilka takiego dużego, którego zabiłem właśnie też w tym odcinku, który przepadł. Bowiem odcinek był dosyć długi. Jak już mówiłem, dużo się działo. No ale kuźwa. A wiecie co, najpierw pójdziemy do tej niebieskookiej. Kimkolwiek ona jest. O, to jest właśnie te trofeum. Moje. A to jest taki wilczek, nie wiem, czy to widzicie. Dobra, gdzie jest teraz ta niebieskooka? Ty jesteś nią? Chyba nie. Dobra. Kurtyzana. Tutaj? Może. Bywa. Chyba też nie. Gdzie tu było wejście do tego burdelu? To jest dom zwykły, raczej nie tutaj. To są oprychy, na pewno nie tutaj. Ale wiem, że był taki domek. Z prostytutkami. Ale gdzie, cholera jasna? Może tutaj. Zamtus chętne uda. O, pewnie tutaj. Carmen. Nie wiem, czy chodzi o to. Chyba nie. Kuźwa, gdzie to może być? Poczekajcie. Niebiesko... Co to jest? W liście od Gellerta na pewno jest więcej informacji. Jakiś list tutaj zdobyłem. Dostawy składników odbywają się w kanałach przy dużej kracie. Będą się jeszcze do kanału wracać. Ciekawe. Czy poczekajcie. Ha, musimy wrócić do kanału. Ej, czemu nie mogę wyjść? What the fuck? Co tu się stało? Okej. Okay. Szczerze mówiąc, na początku wolałbym oddać te questy, aby zdobyć sobie troszkę doświadczenia. Albo wrócić do kanałów. I chyba też tak zrobimy. Jesteśmy tutaj w Wiedźmie Klasztornej, także nie będziemy tutaj się wracać. Dobra, wchodzimy do kanałów. A co tam? Odcinek będzie krótki, ludziska. Wejście do kanału, świetnie. Ale kurde, wielka szkoda, że ten odcinek gdzieś przerąbałem. Bo naprawdę dużo się działo. Dużo walki było, wbiłem kolejny poziom z tego co pamiętam. Albo nie, albo i nie.
Dobra, utopiec. Kuźwa, jakie moje obrażenia są zajebiste teraz. Dobra, to poczekajcie. Wejście do widzimy klasztornej, leży kuroliszka. Wyjście do widzimy klasztornej. Miejsce mocy, ognisko. Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, gdzie mam się udać. Dobra. Tyle na ten temat. Wejście do wyzimy klasztornej, a tutaj mogę przejść? Nie mogę, niestety. A może gdzieś będzie... Gdzieś będą jakieś... będzie gdzieś inne przejście może do kanałów. Leży kuroliszka, tędy na pewno nie. No tutaj też pewnie nie, no cholera jasna. Miejsce mocy. Może gdzieś tutaj? What the fuck, kolejne potwory. Nie chcę się z wami walczyć. A, bo dobra, chodźcie do mnie. Jakie dipsy, to rozumiem! Dobra, switaśnie. Dobra, tutaj coś mamy. Jakieś miejsce mocy i tak dalej. Oj, coś tam już widzę! Coś tam już widzę. Aha, to są ci strażnicy. No tak, tutaj wykonywałem questa w sumie. Mamy siemko i jakiegoś strażnika. Nie kręć się tu. Musimy zabezpieczyć wszystkie dowody. Oki. O, mogę przejść dalej. Ciekawe. Na jakieś zlewisko weszliśmy. Zapiszemy lepiej grę. Bo to różnie się może skończyć. O, rozszarpane ciało. Gdzieś nóżkę zgubił człowieku. Kuroliszki, nic poza tym. Tam widzę kolejne rozszarpane ciało. Dobra, jak to jest, jakie to jest piękne, jak te potworki padają na strzała. O, i ty przeżyłeś. No bo dobra, jednak nie przeżyłeś. Ale ty przeżyłeś. Nie, jednak nie. Okej. Ja już nawet nie zbieram tych śmieci, bo mi się to nie przyda. Tu mamy ognisko, tu nie mamy niczego w sumie. Gdzie teraz? Wyjście do wyzimy handlowej. Tak, mamy wyjście do wyzimy handlowej. Zielona pleśń. Dobra, weźmiemy. Okej, kuźwa, ile tego tutaj jest. Z tym się już naprawdę nie chcę walczyć. Ale jak ma to mnie gonić przez całą drogę, to już wolę to zabić, poświęcić troszkę czasu. Nie można użyć w czasie walki. Dobra, gdzie my jesteśmy? Tutaj mamy jakąś beczkę. O, orenów trochę. Git. Ale gdzie tu może się odbywać ta dostawa? Okej. Kurde, całe tutaj kanały przeszukałem i niczego w sobie nie znalazłem. Miejsce moc... Jeszcze tutaj mam jakąś drogę, ale tam na pewno nie. Tam na pewno nie mam iść. O, tu jeszcze mam jakąś kra... O, poczekajcie. Tu jeszcze w ogóle mam jakiegoś... What the fuck? Ciekawe. Elfie ruiny. Wow. O, mamy questa właśnie z tymi potworkami. Także dobrze, że pojawiły się. Dobra, czekajcie, podpalę je. Macie gnoje. Dobra, teraz mamy trochę większe obrażenia. O, trochę większe, widzieliście jak szybko padły? Ty, to jest to. Dobra, potrzebne są kły. Tylko. A, to też weźmiemy. Tyk. Tyk. Dobra. Muszę zgłosić się do Welendera po nagrodę. O, już coś tutaj wykonaliśmy. Ruiny, tu mamy ciało kolejne. Switać, nie? Cukierek, krzesiwko. Nie bierzemy tych krzesiwka, po co mi? Ale zobaczymy, co tu jest za miejsce mocy. Dobra, dostaliśmy jakąś buffa. Kurde, powiem wam szczerze, ludziska,
że za cholerę sobie nie przypominam tego miejsca. O kuźwa, coś tu jest. O! Za chuja sobie nie przypominam tego miejsca. Ja pierdzielę, się przestraszyłem tego ścierwa. Dobra, podpal, ale fajne cycki mam. Dobra, udało się to zabić. Są jakieś szczątki? Są. O, co tutaj chodzi, kuźwa? Sole jakieś. Krąg płomienia zemsty. Kolejny znak chyba jakiś. A nie, jednak nie. Dobra, myślałem. Jakiś kufer tutaj mamy. Co my tutaj mamy? Złoto. Mamy kamień runiczny wudu. Pewnie nam się przyda. Ale coś, coś tutaj wypitolić musimy. Dobra, wyrzucimy tą książkę. Mam nadzieję, że nam się nie przyda. Nieznany eliksir, to weźmiemy. A tego nie bierzemy i tego też nie. Dobra, coś tu jeszcze mamy. Cudzoziemskie krainy, ognisko, kolejny kufer. Weźmiemy tylko złoto i miał diamentowy. I jeszcze oczywiście oreny. No i ruszymy teraz do ruin. Teleport w kanał. Do czego by to zaprowadzi? Poczekajcie, lepiej zapiszę grę. Do wieży na bagnach, do laboratorium Triss, do laboratorium Kalaksztejna. O, do wieży na bagnach. Akurat tam mamy się udać, takiego questa niby mamy. Ale to za chwilkę. Coś tu jeszcze goni. Chyba. A nie, dobra, myślałem. Tędy przejdę. A, nie dam rady. Dobra, czyli ludziska. Wychodzi na to, że musimy użyć teleportu. Czy tutaj na pewno niczego nie ma? Nie, coś mi tutaj naprawdę śmierdzi. Myślę, że nie muszę jeszcze. Sądzę, że muszę jeszcze odkryć dalszą część kanałów. Bo tu jeszcze mamy nieodkrytą część, jak widzicie, sporą. Pewnie musimy to zrobić, aby to było otwarte.